Reprezentuję jeden z największych regionów europejskich, Mazowsze z Polski. To jest region zamieszkały przez ponad 5,5 miliona obywateli o bardzo dużej powierzchni i dużym zróżnicowaniu rozwojowym. Zupełnie inna sytuacja panuje w stolicy, która jest jednocześnie stolicą kraju, w Warszawie, a zupełnie inna na obrzeżach województwa. Po to, żeby planować rozwój naszego regionu, musimy wziąć wiele aspektów pod uwagę. Dlatego podjąłem się opracowania opinii o właśnie budowaniu strategii lokalnych i regionalnych w kontekście nowego okresu programowania tego na lata 2021-2027. Po to, żeby nasze wspólnoty lokalne, członkowie naszej wspólnoty mazowieckiej mogli odczuć wpływ Unii Europejskiej na ich codzienne życie, chcę też przedstawić im efekty naszej pracy tutaj w Komitecie Regionów. Dzięki takim opiniom jak moja, instytucje europejskie, takie jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, wsłuchując się w głosy obywateli, modyfikują przepisy prawa, ale też starają się wsłuchiwać w opinię tych ludzi, którzy na co dzień nie mają świadomości, nie mają wiedzy o mechanizmach europejskich. Jestem bardzo zadowolony z tej opinii, bo została przyjęta jednogłośnie i myślę, że będzie miało to pozytywny wpływ na rozwój mojego regionu i wszystkich regionów europejskich.